VSDC Free Video Editor. Seria wideotutoriali, nowych wideotutoriali. Ponieważ minęło już dość dużo czasu, odkąd wydałem pierwsze 4, one dotyczyły wersji Free Video Editora, która jeszcze działała pod Windows XP, miała inny interfejs i to, co tam pokazywałem, nijak ma się do tego, co mamy obecnie. Chciałbym w związku z tym wydać nową serię filmów krótszych, ale za to celujących w konkretne zagadnienie. Będę używał do tego Free Video Editora w najnowszej obecnie wersji 5.8.9, wersji 64-bitowej. Jak widzimy, mamy do wyboru jedną albo drugą wersję do ściągnięcia ze strony producenta. Przejdźmy zatem do naszego pierwszego tematu. Eksport gotowego filmu. Dlaczego nie jest to ostatni temat, kiedy już wszystko pomontowaliśmy, eksportujemy? Otóż okazało się, że w poprzedniej serii tutoriali zadawaliście mi bardzo dużo pytań, ponieważ nie umieliście po wykonaniu pewnych prac swoich wyeksportować filmu do pliku AVI. Zróbmy to zatem na początek. Program po uruchomieniu wita nas informacją, że możemy sobie zupgrade'ować, czyli dokupić wersję płatną, która zawiera dodatkowe pewne funkcje. My rezygnujemy z nich, wystarczą nam przebogate możliwości wersji bezpłatnej. Wczytam przez Open Project albo przez ostatnie edytowane projekty jeden z projektów, który wyeksportujemy do postaci pliku AVI, czyli do filmu. Projekt się załadował, możemy zrobić preview, czyli podgląd. To jest niestety tylko podgląd i tutaj możemy obejrzeć fragmenty tego filmu. Niemniej nie uzyskujemy z tego pliku AVI, który będziemy potem mogli oglądać. Tutaj oczywiście to jest zapisywanie projektu, czyli zmian edycyjnych, które wykonuję na plikach filmowych. Natomiast żeby wyeksportować to do filmu, muszę przełączyć się na zakładkę Export Project. I tutaj dwie rzeczy do ustawienia. Po pierwsze, miejsce i nazwa pliku. Jeżeli chcę to zmienić, to oczywiście zmieniam change name. I na pulpicie niech to będzie Liga Letnia 2017 1, 2, 3 po podkreśleniu, żeby nam się te pliki nie myliły. Zapisz i pod taką nazwą zostanie zapisany. Oraz musimy wybrać kodek i jakość kodowania. Sugeruję użyć kodeka XVID. Jeżeli nie mamy go w systemie, googlujemy XVID, ściągamy darmowe, fantastyczne kodeki, które poradzą sobie z każdym filmem w bardzo dobrej jakości. Mamy do wyboru cztery opcje. Low, Normal, High i Highest Quality, czyli od najgorszej jakości do najlepszej. Przy czym zauważmy, że ta najgorsza jakość to jest 120 kilobitów na sekundę. To jest i tak bardzo dobrze. 3,5-minutowy film, który za chwilę wyeksportujemy, w najwyższej jakości zajmuje prawie 500 MB. To jest potwornie dużo. Przy normal quality to już jest tylko 80 MB, a zatem i tak bardzo dużo i jakość jest naprawdę satysfakcjonująca. Jeżeli chcemy coś komuś przekazać na pendrive, to w zupełności wystarczy low quality. Przejdźmy jednak na opcję normal quality i wciskamy przycisk export project. I pojawia się jeszcze jedno okienko. Chodzi o to, że nasza bezpłatna wersja nie może użyć tych opcji, które tutaj mamy w polu wymienionych. W tym wypadku jest to tylko i wyłącznie przyspieszenie sprzętowe eksportu. Mogę to wyłączyć sobie w opcjach, ale tak naprawdę nie przeszkadza to wcale. Wystarczy pominąć tą informację, wciskając Continue, żeby wyeksportować. Po prostu wciśnij Continue z pominięciem tego, co tutaj jest wymienione. I Conversion in Progress. Tutaj mamy pasek progresu. Tu widzimy, która klatka to jest obecnie. Jeżeli chcemy przyspieszyć, minimalnie dosłownie, przyspieszyć konwersję, to możemy wyłączyć podgląd. W tym momencie już nie widzimy kolejnych konwertowanych klatek, tylko pasek progresu nam mówi,
jak zaawansowany jest to proces. Jeżeli by to trwało bardzo długo, no to idziemy spać, informując tylko wyłącz komputer, kiedy skończysz. Włączamy wtedy tę opcję. Na razie to tutorial spauzuje, a konwersja nie wyjmie. Właśnie w tym momencie konwersja ukończyła się. OK. Jak widzimy, to jest rozdzielczość filmu, ilość klatek na sekundę, a tutaj mamy dane audio 44 kHz stereo, czyli jakość płyt CD. Popatrzmy na nasz film. To jest o ten film. Właściwości 90 MB, 3,5-minutowy film, a zatem jakość jest naprawdę fantastyczna. Popatrzmy. I rzeczywiście wszystko to, czego się spodziewaliśmy, pracuje poprawnie. Uzyskaliśmy plik AVI. Zapraszam do kolejnych filmów. Dziękuję.